Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Ze zbioru dwucyfrowych liczb naturalnych wybieramy losowo jedną liczbę. Prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielonej przez 30 jest równe. Zacznijmy od tego, ile jest dwucyfrowych liczb naturalnych. Najmniejsza liczba dwucyfrowa naturalna to jest 10, największa z nich to jest 99. Od 10 do 99 znajduje się 90 liczb. Ile spośród tych liczb jest podzielonych przez 30? No na pewno 30 dzieli się przez 30, 60 dzieli się przez 30 i 90 dzieli się przez 30. Czyli mamy dokładnie 3 takie liczby. Zatem prawdopodobieństwo tego, że dowolna wylosowana liczba z tego zbioru jest podzielona przez 30, to się równa 3/90 na mocy klasycznej definicji prawdopodobieństwa. Czyli prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest moc A przez moc omegi. U nas A to są zdarzenia sprzyjające, generalnie A to są zdarzenia sprzyjające. Takich zdarzeń u nas jest 3, a wszystkich zdarzeń jest 90, czyli to jest 1/3. Jedna trzydziesta. Poszukajmy takiej odpowiedzi, to jest odpowiedź C.